A może to już dzisiaj nie będzie padać? O, jest tak zimno w ogóle, że w oczku woda jest przejrzysta. Widać glony, jak opadły. Gargulcu, pilnuj mi tutaj wszystko. O, pszczoły w ogóle nie wychodzą. Papugi jedynie się cieszą. A papuszki to tu sprawiły mi niespodzianki. Już się wykluły w wychowalniku tam dwie malutkie. Zaraz je pokażę. O. Śpiewamy. O, kurka się cieszy. Chyba zniosła jajko. Chyba kurka zniosła jajko. Dobra, nie jedzą. Bawcie się dalej. Wysiadujcie jaja. Coś z wami później zrobię. Dobrze. Wchodzimy zobaczyć te papuszki. Spokojnie, spokojnie, malutka. Pokaż swoje dzieciaki. Pokaż. Ale ładne są pędraki. To jeszcze jedno jajko chcesz wysiadywać? Ale są fajne, jakie mają czarne, brzydkie oczka. Dobra. Już dają głos. Dobrze, nie będziemy cię bardziej dłużej niepokoić. Bardzo fajna jesteś. Świergotko wspaniała moja. No, a teraz pokażę kurki, te łobuziary. Te moje łobuziary. Ale ładnie macie, tak? Chciałybyście wyskoczyć? To nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Ty, łobuz. Łobuzy. O, ty, czarny. Dymiarz. Tak będziesz nazwany. Na cześć pana, który mnie zdymił z jajkami, z których wy się wyklułyście, tak? Podobasz mi się nawet, koguciku. A ty, pazur? Pazurek? Dam wam zaraz robaczków troszeczkę. Stop. Robaczki, robaczki. Dla Romanka paczki. Wyrośniecie ładnie. Nie mogę powiedzieć. Tak? Dymek? Czy dymiarz? Tak, jesteś trochę przyciemniony. Ładnie, podobasz mi się, wiesz? Ojej, ojej, żadne nie chcecie się tak, o. A ja lubię się tak z wami droczyć. Lubię. Pazur, chodź. Czego byście jeszcze chciały? Płatków? No to dobrze. Dam wam płatków. Koguty, dlaczego uciekłaś? Ty. Chodź. No. Oj. Co narobiłaś? I co mi tu narobiłaś? Lucia, to ty jesteś, ty mi spałaś na ramieniu, ty spałaś w moim łóżku, tak? 2 lutego się wyklułaś i teraz już jesteś taka duża. Byłaś czarna, nabrałaś takich pięknych kolorów. Normalnie jak dziewczynka dojrzewasz. Rozwijasz się jak różyczka. Dobrze, dam tym innym twoim kolegom jeść. O, macie tam płatki. Macie, jedźcie. Jedźcie, bo ja muszę złapać. Lucie. Chodź, Lucia. O. I nie wyskakuj więcej. Nie wyskakuj. Od tych chuliganów musiałem zabrać apencelery, bo ostatnio jak kręciłem filmik, to nie zajrzałem tam do tej drugiej części. Przyjechałem z zakupów, spojrzałem później tam, a tam apencelerek jeden leżał martwy. No nieszczęście takie. 4 tylko mam te apencelerki, miałem i już jednego nie mam. Przejdziemy teraz i pokażę te apencelerki. A te łobuzy przeniosłem tu do wychowalnika. Są piękności moje. I jeden hamburg jest. Pokażcie się w swojej krasie. Pokażcie, jak wyglądacie. No doszły do siebie. Muszę powiedzieć, że doszły do siebie. Temperatura tutaj jest 21,3, 21,2. Cały czas. Gdyby się spaliła przypadkiem mi ta żarówka tutaj,
to mam tutaj dwie płytki sklejone, a w środku zatopiony jest kabel grzewczy o mocy 100 W. Także jeśli mi temperatura tu w tym wychowalniku spadnie do 20 stopni, to załącza się właśnie ten kabel grzewczy. Jak on się nagrzeje, nagrzeje tak samo tą tylną ścianę, więc temperatura tutaj jest bardzo fajna. No 20 mam ustawione, że jak dogrzeje do 23 stopni, to się z kolei wyłączy. I długo trzyma to. Także może dojdą mi te kurki do siebie, tak żebym mógł je później połączyć z tymi innymi. No bardzo mi się te podobają. Bardzo, bardzo, bardzo. Łobuzy jedne. Rośnijcie zdrowi, wy łobuziary. Ale mam też jeszcze drugą niespodziankę. Usiadła mi kurka na jajkach. Tu, w tej krateczce, usiadła mi jedna cwergusia, więc podłożyłem pod nią. No siedzi drugi dzień ambitnie. Podłożyłem pod nią też jajeczka, cztery, takie mniejsze. I jeśli by się udało, żeby ona je wysiedziała, to dwa dni wcześniej tam się wyklują w inkubatorze. Chciałbym je połączyć razem i tak, żeby opiekowała się nimi. Zawsze tym młodym będzie raźniej, a ty możesz mieć ich, a mieć tych małych. Tak będziecie, tym będą miały lampę grzewczą też, że nie tylko pod tobą będą siedziały malutka, nie? No, dobrze, przejdźmy do kurnika.